Zenek Martyniuk potrzebuje pomocy. Okazuje się, że jedna z największych polskich gwiazd musi się teraz uzbroić w cierpliwość i hojność fanów. Jego los leży w waszych rękach. Zenek Martyniuk na brak propozycji nie narzeka. Regularnie koncertuje, jeżdżąc po Polsce, a każda premiera jego piosenki odnosi niby obrażalny sukces na listach przebojów. Mimo wszystko, teraz potrzebuje wsparcia swoich fanów. Czemu Zenek Martyniuk potrzebuje wsparcia fanów? Chodzi o karierę muzyka. Zbliżający się koniec rok to czas podsumowań. Ogłoszono właśnie plebiscyt na hit minionego roku. Wśród piosenek walczących o tytuł znajduje się także utwór Martyniuka. Teraz fani mogą sprawić, że sławny muzyk będzie jeszcze bardziej popularny. Szósty raz fani muzyki Disco Polo będą mogli wybrać ulubiony utwór, który wpadł im w ucho. Za sprawą plebiscytu hit roku 2018 internauci będą mogli wskazać ulubioną piosenkę. Zasady głosowania w plebiscycie są proste. Należy zalogować się na stronie i oddać głos na ulubiony utwór. W ciągu 24 godzin można wskazać aż 15 piosenek. Samo głosowanie trwa od 15 grudnia do 15 stycznia. Po tym czasie zostanie ogłoszony hit roku 2018 roku. Fani Zenka Martyniuka już nie mogą się doczekać sylwestrowej nocy. Ci, którzy wyjątkowo cenią sobie jego twórczość, pojawią się pod sceną w Zakopanem. To właśnie w polskiej zimowej stolicy piosenkarz wykona swoje największe przeboje. Kto zagra w Zakopanem podczas Sylwestra? Oprócz Zenka Martyniuka, na scenie pojawią się także Sławomir, Marcin Miller, Golec u Orkiestra, Radosław Liszewski czy Dawid Kwiatkowski. Ci, którzy nie mogą się doczekać najważniejszej nocy w roku, już pojechali na miejsce. Okazuje się, że góry wciąż są ulubionym miejscem zimowych szaleństw Polaków. Mega gwiazdą koncertu organizowanego przez TVP będzie Alvaro Soler. To mega gwiazda i ulubieniec młodzieży i właśnie on będzie dopełnieniem tej korony himalajowych artystów, jakich mamy w Zakopanem, powiedział o wyborze organizatorów Jacek Kurski. Zeszłoroczny koncert jednak zaskoczył widzów przed telewizorami i obecnych pod sceną fanów. Ubiegłoroczna gwiazda śpiewała z playbacku i tym samym rozczarowała entuzjastów TVP. W tym roku władze stacji zadbają o każdy szczegół. A ci, którzy chcieliby wpłynąć na kolejny sukces Martyniuka, już teraz mogą oddawać głosy w plebiscycie hit roku.